Hello, Internet. You people have been talking about me. Cześć, cześć. Dzisiaj spróbujemy sobie zagrać w Alan Wake's American Nightmare. Taki był tytuł? Tak, taki był tytuł. W każdym razie to jest taka, z tego co wiem, taki samodzielny dodatek do gry Alan Wake. Gry bardzo dobrej, zresztą planuję nagrać również Alana Wake'a samodzielnego, więc być może tak trochę od tyłu zaczynamy w to grać. Znaczy być może odcinki wypuszczę w dobrej kolejności, no ale się trochę zakalopućkałem. W każdym razie wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że w Alana Wake'a już grałem, dawno temu przeszedłem na Xboxie 360, no i teraz... Fajnie by było zagrać w ten dodatek, ponieważ Alan Wake, ten pierwszy, naprawdę mnie wcisnął w fotel. Jest to świetna gra ze świetnie opowiedzianą historią. Wciągająca, niezbyt długa. No i co? No i zobaczmy sobie, o co tutaj chodzi. Są miejsca w naszym świecie, gdzie fikcja i marzenia mogą być prawdziwe, powodowane przez ciemną energię, leaking from beyond. Te miejsca są battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. No i o co chodzi? Chodzi o to, że w Alan Wake to jest pisarz, który przyjeżdża do miejscowości, która się nazywa Night Springs. No i tam bodajże, tak jak mówię, ja w to grałem w 2011 roku. I tam zdaje się musi odnaleźć swoją żonę, która zaginęła, no i przy okazji okazuje się, że tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Jakieś potwory, demony zeskakują. Aha, to było intro, dobra. W każdym razie, no, jego jakby podstawową bronią jest, no i cały klimat jest taki dosyć straszny, mam nadzieję, że ja się nie będę jakoś tam szczególnie bał. W każdym razie jego podstawową bronią jest latarka, ponieważ wszystkie te demony się boją światła. Także Alan Wake pod latarnią, czy w jakimś oświetlonym miejscu jest bezpieczny. I to są takie ciche przystanie na tej mapie niebezpieczeństw w tym mieście. On ma oczywiście jakąś tam broń, jakiś pistolet, no ale zawsze jest tak, że tych kul jest strasznie mało, także trzeba się tam bać. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Także zobaczymy nową historię. Oczywiście grę zrobiło Remedy Entertainment, czyli ci, którzy w ostatnich dniach zrobili Quantum Break. Bez przerwy słyszy się o tym, że mają być jakieś nowe, jakieś Alan Wake 2 na przykład, bo to jest w zasadzie taki dodatek, taka dodatkowa historia, a nie pełnoprawna dwójka. Ja wam spróbuję to trochę potłumaczyć tutaj, co się dzieje. Tą postać spotkaliśmy w Alanie Wake'u pierwszym, to pamiętam. Może ja źle robię, że gram w ten jakby samodzielny dodatek, a nie... A no właśnie, no i wygląda na to, że Alan Wake napisał książkę na podstawie swoich doznań. Zwróćcie uwagę na grafikę, to jest gra z Xboxa 360. A tutaj mamy chyba jakiś live action. To wygląda po prostu niesamowicie. I pamiętam, że pierwszy Alan Wake w 2011 też mnie absolutnie wcisnął w fotel. To jest ekskluzyw Microsoftu.
Czyli Alan Wake wyszedł na Xboxa 360 i potem na pecety. Ale posłuchajmy. I'll catch you eventually. Maybe. But what are you gonna do then? By then I'll have had my hands on everything you love. Bardzo filmowa opowieść to będzie na pewno. Nie, to jest właśnie nasz tytułowy pisarz. Czyli Alan Wake. No i wchodzimy do gry. Brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. Dobrze, ja może zobaczę, może można włączyć help and options, może można włączyć napisy. To by było niesamowite. Jest subtitles. O, zdecydowanie to powinno pomóc. O, pięknie. No dobrze. Jakbym podskakiwał albo krzyczał, to wiecie. Pick up the flashlight. Tu jest latarka. Okej, okay, mamy latarkę. Tak się skupiało. Jezu, ja się boję, te dźwięki takie. Dobrze, że gram w dzień, bo w nocy w słuchawkach, w horrory. Czy to horror? No ja nie wiem, czy to jest taki stuprocentowy horror, ale... O! I coś nas tutaj już... Już widzę, jakieś moce nas tutaj... Będą próbowały usiec. Pewnie. Dokładnie tak, ta mechanika. Światłem niszczymy te demoniczne rzeczy, które stają na naszej drodze. No ale zobaczcie. Gra z 2011 roku naprawdę wygląda fajnie. Pomimo tego, że jest z poprzedniej generacji, ja gram w nią na Xbox One. Tu coś jest. Pistolet. Super. Okej, tylko jak się teraz strzela? Aha, i teraz będzie nas uczyło strzelać. Czyli ja najpierw, z tego co pamiętam, muszę go osłabić latarką. Okej. Dobra, następny idzie, leszczu. Jak się to kółko zmniejszy całkowicie. I a ta latarka się rozładowuje niestety. Okej. Okay. Bo to jest... z tego co pamiętam, można jeszcze zebrać baterie. Baterie potrafią jakby w taki instant sposób naładować latarkę. No bo naprawdę, jak się... atakuje nas więcej wrogów, a latarka się rozładuje, to już się robi naprawdę, naprawdę nieśmiesznie. I zobaczcie, jaką ta gra ma prostą konstrukcję. Ja pamiętam, że byłem naprawdę urzeczony pierwszym Alanem Wake'iem. Tam jest światło, czyli tam będzie bezpiecznie, czyli tam musimy dojść. Zbieramy manuskrypt. Insight into the story. Zobaczmy. Nie ten przycisk, ten przycisk. My name is Alan Wake, and I'm a writer. Nazywam się Alan Wake, jestem pisarzem. Nie stałem się nim przez noc. Jak większość pisarzy walczyłem z tym, opowiadanie tu, artykuł tam, a potem napisałem odcinek Night Springs TV Show. To nie była świetna opowieść amerykańskich. To nie była świetna amerykańska opowieść fantastyczna, ale nauczyła mnie dyscypliny i sztuki i różnicy między chceniem bycia pisarzem, a naprawdę pisaniem. To jest istotne. Jeśli chcesz być pisarzem, po prostu zacznij pisać. Okej. Mam nadzieję, że to słychać, ta piekielna muzyka. Mam nadzieję, że ja tutaj nie zagłuszam jej za bardzo.
Dobrze, rozejrzyjmy się, bo tutaj lokacje są takie raczej ciasne, słuchajcie. Natomiast gdzieś mogą być poukrywane kolejne karty tej opowieści, albo pamiętam w pierwszej części zbierało się termosy z kawą. Ja nie pamiętam, co te termosy z kawą robiły, ale to był taki rodzaj energy recovery, coś takiego. Ale pamiętam, że już czasami to już było tak strasznie, że się cisnęło po prostu w stronę światła. O, to co mówiłem. Że oświetlony motel obiecywał bezpieczeństwo i pisarz to czuł, ale założę się, że jeszcze sobie w międzyczasie postrzelamy na pewno. Somewhere within the earth, space itself has been pierced. O, no proszę, już wyłażą. Runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. Tak jest. He must put an end to this madness. No i teraz jest ich więcej niż... Ojejku, ich tu jest sporo, naprawdę. Dobra, to ciśniemy. Escape to the motel. Jak się... Sometimes running away is the best option. Jak się biegnie? LB. Left bumper. I can't stay here now. Tak, ich jest za dużo. Nie mam tyle amunicji, żeby ich pościągać. O, a światło oznacza bezpieczeństwo i uzdrowienie ewentualne. Ale już latarnia zgasła, więc nie jest za bezpiecznie. Investigate the garage. Garage, chyba nie garage się to czyta. Unlock SMG. 3 karty są potrzebne. Pięknie. Są potrzebne 3 karty. Książki. Spróbujemy je znaleźć. Myślę, że jesteśmy teraz w takim właśnie safe place'ie. To jest pewnie jakaś apteczka i naboje. O! Give full ammunition for your current weapons. No i pięknie. Przeładujemy. Tutaj już nic nie mam. Tam coś leży, tam coś błyska. Ale są race. O, słuchajcie, race są świetne. Ponieważ pozwalają jakby w krótkim momencie, no bo latarką mogę celować tylko w jednego przeciwnika, natomiast raca jakby mi tutaj to ułatwia. Co tutaj jest? A, z tej strony. O, jest drugi manuskrypt, fajnie. Przeczytajmy go. O, znowu nie ten przycisk. A, i zobaczcie, i to jest Page and Instincts, i to jest... I to jest, nie po kolei znajdujemy te książki, więc to jest pozytywne, bo można sobie potem telewizor. O. Oh, hell. This isn't gonna be good. Nie podoba mi się. Okej, tu jest co? Tu jest jakaś spalona przyczepa. No i ten motyw z tą latarką, że tak, nie, że to jest... Strasznie mi się ta gra podobała. Podobno American Nightmare jest gorsze, no jak większość dodatków niestety. Ale podejrzewam, że to może być... wszedł jednak. Myślałem, że poszukam jeszcze jakiegoś jednego manuskryptu, żeby tą broń odblokować lepszą. Dzień dobry. Hey, it's you. No siema, to ty. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try no, czyli jednak będziemy walczyć z nimi. And stay in the light. They hate the light. Okej. Czyli mamy trzecią
Mamy trzecią kartę, czyli możemy tutaj odblokować sobie, odblokowano obrazek gracza. No tak, to jak teraz już nie dają takich bajerów. Hold down to switch. No dobrze. A jak się przełączało? Aha. Tak, tu jest... Aha, i race są pod spodem. Dobrze. Przydałaby się jeszcze, ale to oczywiście nie podejrzewam, żebym znalazł na tak wczesnym etapie gry, bo w ogóle American Nightmare, z tego co czytałem, to jest jakieś 3 godziny grania, więc... Okej. Nie podejrzewam, żebym na tak wczesnym etapie gry znalazł na przykład jakiegoś shotgunca albo coś takiego. Zakładam, że tu się nie wejdzie. O, a tu jest znowu... O, fajnie, że to się respawnuje ten... O, no i teraz 120 kulek, to możemy już rozmawiać. Bo bałem się, że na te wszystkie stwory pójdę z 30 nabojami. To by było creepy troszkę. The minimap on the top left corner of the screen shows your current objectives. Location of ammo boxes and safe havens are also shown as icons. Blinking question mark indicate a hidden manuscript page nearby. Okej. Okay. Czyli na mapie widzimy cele, nasze safe haven, czyli bezpieczne. O, tam jest następny safe haven, bo to widać po świetle. No dobrze, czy coś tutaj jeszcze powinniśmy, znaleźć? Tu jest coś jeszcze, jakaś szopa z samochodem. Może w bagażniku tego samochodu coś będzie ciekawego. Zaraz zobaczymy. Nie, nie sądzę. Nic tutaj nie ma. Nic, nic, nic. Same tylko kaktusy i kaktusy. Wszędzie kaktusy. No dobrze. No dobrze. To co? Find the three items for rewriting reality. O, i znowu się czy ja jeszcze mogę wziąć tej... Czy ja jeszcze mogę wziąć tej ammo, żeby mieć jeszcze więcej? Nie, już nie. Już mam full. Szkoda. Szkoda, bo jednak, wiecie, fajnie jest iść z dużą ilością. O, tu coś jest. O, proszę. Nail gun. Czyli gwoździarka. Czy ja ją muszę wziąć, czy... Nie, nie, nie muszę jej brać. Nie chcę gwoździarki, wolę taką broń. To jest lepsze. Okej. Okay. Tu jest jakiś safe haven. My pójdziemy... Aha, to jest w tę stronę, a my pójdziemy sobie w tą stronę może. Bo tu coś jest najwyraźniej. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie... Boję się troszkę. Tam jest jakiś znaczek zapytania, ale najwyraźniej coś się dzieje tutaj przy okazji tych samochodów. Jest. Są goście. Nie mam baterii, nie mam baterii. Dobra. Chyba... Udało się, czy nie? Jest. Jest. No i jakby ich było więcej, to już by było, tak? Powiedziałbym mało śmiesznie. Dobra, zaraz zrobimy sobie refill, jeśli chodzi... O, jest bateria. To jest cenne, słuchajcie. Mam 10 baterii, czyli mogę... Czyli jest fajnie. Mogę sobie ewentualnie, jak będzie ich więcej, mogę sobie na szybko doładować latarkę. Tu jest jakaś woda? Nie. Okej. Okay. Gdzie iść? Tu? Troszkę się boję, wiecie. Naprawdę się boję. Okej.
Okej. To jest jakiś peron kolejowy chyba. Czy tutaj się da wejść? Nie, chyba nie. Okej, zakładam, obejdę w ten sposób kołem, to nie natknę się bezpośrednio na jakiegoś mrocznego stwora. O, tu coś jest. Karta powieści, dobrze. Która to będzie karta? Rewriting reality. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Okej, dobra. Ponieważ to jest nie po kolei, więc ja nie będę tego, ja to wam przeczytam jakby tak bardziej w całości, jak będę miał więcej tych kart. Może z tej strony się, bo to najwyraźniej mi pokazuje jakby to był ten, czy to może trzeba przestrzelić ten zamek, czy coś. Nie, nie wygląda jakby trzeba było go przestrzelić. No kurczę, może coś na dachu? Nie. Dobrze. To ja pójdę w stronę... Ewentualnie wrócę. Na razie pójdę w stronę... O, tam coś jeszcze jest. Jakaś chyba kolejna karta powieści. Okej. Już ją widzę, ale nie widzę... wlazłem w kaktusy. Ale nie widzę tych termosów z kawą. Pytanie, czy oni tego nie zlikwidowali. Jezu, znowu nie ten przycisk. Nie, czyli to jeszcze nie jest druga strona, żeby to jakoś rozsądnie pokazać. Kurczę, ja tutaj idę w tę stronę i się dosyć mocno oddalam od tego punktu. Kurczę, no tam to muszę najpierw znaleźć, bo tutaj się najwyraźniej dosyć mocno oddalam, więc jak się... O Jezu, odpaliłem racę, no i kurczę, straciłem racę, shit, bo mi się przyciski na padzie pomyliły. No, ale w każdym razie tak działa raca. Daje nam mocne, ostre światło. Jeśli sobie na przykład nie radzimy ze stworami. Mam nadzieję, że tam będzie jakiś respawn tych rac, czy coś. Czy może tutaj trzeba wejść jakoś? Nie, to nie jest asasyn, on się nie wspina. Chociaż nie, na pewno nie. Nie, przestrzelić drzwi też nie. Może tu? O, tu jest jakiś gościu. Wow. It becomes weaker, but more numerous. Such is the abyss. No. Jeszcze jakiś? Ale mam dreszczyk teraz. That was just messed up. Dobra, 64 naboje tak naprawdę nam zostają. Czy tutaj coś jeszcze na nas czeka? Chyba nie. Ale zobaczymy. To jest ciekawe, słuchajcie. O, jest. Pick up the CD. Okej, jest. Co jest? Rifle. No, to tutaj będzie... Firepower. Ale ja na razie zostanę przy tej broni. Myślę. Teraz spróbujemy wrócić do motelu. Wziąć więcej ammo. Jeszcze więcej. Tu jest stacja benzynowa. Gdzie był motel? Gdzieś... Kurczę, ale ciemno. Ale ciemno i strasznie.
No tam jest motel. Okej. Okay. To wrócimy do motelu. Tam mamy przy okazji safe. Wejdzie? Wejdzie ten nasz Alanik? Wejdzie, oczywiście. Czemu ma nie wejść? Okej, okay, wejdziemy tutaj do motelu i spróbujemy, może więcej rac będzie na przykład, czy coś. Bo te race to jest... O, coś tu jest... nie, tu jest pistolet. Weźmiemy sobie tutaj refill ammo. No i pięknie, 120 kulek do tegoż. Submachine gun. Natomiast rac nie widzę i to jest smutne. Okej. Okay. Find the final item for rewriting. Czemu to się świeci? No dobra, tu jest w każdym razie... O jojku, ale tu jest ammo. Flare gun. To też jest fajne. Can't carry anymore. Can't carry anymore. Szkoda, że jest tylko jedna... Szkoda, że jest tylko jedna... w tym pistolecie. Szkoda, że jest tylko jedna... jeden strzał w tym... bo to jest pistolet na flary, pistolet sygnałowy. A pistolet sygnałowy jest o tyle fajny, że działa tak jak flara. Tylko żeby teraz tego nie spierniczyć. Coś tutaj w tę stronę idziemy, to na pewno będzie... Co tutaj jest? Co tutaj? Coś tutaj? Tak, jakiś zawór muszę wziąć. A, no oczywiście. Dzień dobry. Wow, co tu się... Będzie? Wszyscy? Tak, jest. Everything. My man is battery, but he's empty and need to be recharged. Okay. Czyli jeden reload latarki zużywa dwie baterie. Okay, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Tutaj przejdę tędy? Przejdę. Oczywiście, zanim cokolwiek, to robimy reload ammo. Tak jest. O, i tutaj udostępniliśmy, czy dostaliśmy, udostępniliśmy, mówię, nie wiem czemu. Dostaliśmy baterię. I need this battery charged. No problem. Przecież masz naładowaną. Here you go. Thanks. Go to the oil field to rewrite reality. Remember to restock at the ammo box. No ale się właśnie restockowałem, tak? Tak, to nie ma problemu. Czy tutaj leżała flara, czy to tylko coś tak się skrzyło? Nie, myślałem, że tam flara leży. Flara by się przydała. Jeszcze z jedna, chociażby. Mhm. No dobrze, to dawajcie łapki w górę, dajcie znać, czy się wam taka seria z Alana Wake'a podoba. Ja jeszcze sobie pewnie nagram ze dwa odcinki może dzisiaj. W każdym razie no, to jest dosyć krótka gra, więc chcę ją przejść. Kiedy się ona pojawi na kanale, nie wiem. Natomiast myślę, że warto to obejrzeć, bo
No zobaczymy, czy ta gra jest tego warta. Także ja wam dzisiaj na teraz bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Alana Wake'a American Nightmare.